Witajcie! Cherry MX 2.0S RGB. Dzisiaj będzie recenzja tej właśnie klawiatury od marki Cherry, czyli niemiecka jakość, solidne przełączniki Cherry MX. No i przy okazji też dość wysoka cena. Dokładną cenę sprawdzicie sobie w każdej chwili w linkach w opisie filmu. A tymczasem zapraszam Was do oglądania. Zaczynamy! Cherry MX Board 2.0S RGB. Dzisiaj właśnie ta klawiatura będzie recenzowana. Jest to klawiatura, którą da się kupić od około 400 zł. Tak więc dzisiaj zobaczycie ją bardzo dokładnie. Mamy instrukcję i w tym przypadku są to przełączniki Cherry MX Brown o wytrzymałości aż 100 milionów kliknięć. No to jest oczywiście dobra wiadomość, ponieważ mamy bardzo wytrzymałe switche. I te browny działają tutaj z dość dużym oporem, wyraźnym przyhaczeniem. Bardzo dobre stabilizatory. Tak to wygląda z bliska. No i nakładki na klawisze. I od spodu wyglądają tak. Nakładki, jak widzicie, są odpowiednio wyprofilowane i są troszeczkę niższe niż na przykład standardowe puddingi. Czcionka w klawiaturze jest taka dość delikatna. Obudowę mamy w tym przypadku z tworzywa. Tutaj mamy taką wyspę, która też jest z tworzywa. I mamy tutaj kontrolki. Nie ma żadnej podpórki pod nadgarstki, a profil klawiatury wygląda tak. Tak więc klawisze są ułożone ergonomicznie. Z tyłu mamy logo Cherry, Design for Winners. No i przewód 1,80 m, gumowa izolacja w tyku USB, przewód na stałe. I od spodu widzimy też tylko i wyłącznie tworzywo. Mamy trzy gumowe stopki tutaj i jednostopniowe takie małe podwyższenia, niestety niegumowane, które unoszą tą klawiaturę, no tak tylko troszeczkę. Tutaj jest też logo Cherry. Tak więc czcionka wygląda na bardzo drobną. Zobaczcie za chwilkę, jak klawiatura będzie włączona, jak to będzie widać. Nakładki natomiast wykonane są z miłego tworzywa, pokryte taką delikatną warstwą. I są też odpowiednio wyprofilowane, żeby palec się trzymał. Mamy układ typu US, czyli dwa długie shifty, mały enter, ale duży backspace. Są tu ukryte także multimedia, jest klawisz do wywoływania software'u. Następnie z FN-em mamy wyłączenie dźwięku ciszej głośniej, wyłączenie diode jaśniej, ciemniej, prędkości efektów. Następnie jest tryb gamingowy, blokada klawisza Windows, przeglądarka internetowa, przeglądarka systemowa i efekty LED-ów. Osobno mamy jeszcze kalkulator. Do tyłu, play, pauza i do przodu. Sprawdźmy sobie diody, które wyglądają, jak widzicie, całkiem ok. Przy zmniejszonej ilości światła bym powiedział, że wyglądają wręcz rewelacyjnie. Tego światła nie ma jakoś bardzo dużo, ale jest ładnie doświetlona klawiatura, przestrzenie i same klawisze też tutaj są ładnie doświetlone, a więc wszystko jest po prostu czytelne, nasycenie kolorów bardzo dobre, no i wygląda to całkiem ok. Pomimo, że klawiatura ma obudowę w całości wykonaną z tworzyw sztucznych, czyli po prostu plastik od góry, jak i od spodu, to zobaczcie na tych podwyższeniach, jak sobie je złożymy. No, tylko delikatnie pracuję przy takim mocnym nacisku, więc pod tym względem też myślę, że jest ok. Chociaż osobiście podobał mi się ostatnio testowany model klawiatury Cherry MX w podobnej cenie, gdzie jednak calutka obudowa była wykonana z metalu. Sprawdźmy sobie na początek anti-ghosting. Prędkość reakcji niezwykle wysoka. I mamy full anti rollover, czyli możliwość wciśnięcia nieskończonej praktycznie ilości klawiszy jednocześnie. Tyle ile chcemy, tyle wciśniemy. I do tego mamy software. Możemy konfigurować funkcje dla poszczególnych klawiszy, także wgrywać tutaj makra, czyli wybieramy klawisz i możemy tutaj dodawać przeróżne rzeczy, także tekst i funkcje multimedialne, więc można sobie to pozmieniać. No i zakładka Lightning, mamy ustawienia klawiatury, gdzie jest próbkowanie od 125 do 1000 Hz i poziom jasności klawiatury. No i teraz po kolei te efekty LED-ów. To, co w tej chwili cały czas widzimy, to jest efekt Wave, czyli bardzo ładny. Możemy wybrać sobie tą falę albo w pojedynczym kolorze, trzeba kliknąć Apply, żeby się zastosowało, albo zostawić sobie All Random Colors, wtedy mamy RGB. Znowu Apply. Mamy także suwaczek do prędkości, może to być bardzo szybkie albo bardzo powolne i dotyczy to praktycznie wszystkich efektów. Następnie mamy Breathing, czyli oddychanie, też albo w wersji kolorowej, czyli za każdym razem inny kolor będzie nam tutaj wchodził, albo w jednym kolorze. Efekt Curve, który wygląda tak. I również mogą być to kolorowe znaki albo jeden kolor. Radiation, czyli reaktywne, rozciągające się takimi pasami przez całą klawiaturę. Single key, jak sama nazwa mówi, pojedyncze klawisze. Oczywiście poza spacją, bo ona nie ma żadnego prześwitu. Jeśli chcecie, żeby efekt utrzymywał się dłużej, to robimy na slow. Zobaczcie, a jak damy na fast, będą szybciutko zanikać. Następnie jest spektrum, czyli taka płynna przemiana kolorów bez oddychania. Też przyjemny efekt rolling, to jest takie RGB z góry na dół.
Efekt Scan wygląda tak, również w RGB albo Single Color. Efekt Ripples, czyli reaktywne takie wybuchy na całej klawiaturze. No i Static, czyli najzwyklejsze, stałe. Wybieramy sobie obojętnie jak kolor, dajemy OK, Apply i mamy to. No i ostatnie, najciekawsze, to jest tryb Custom, gdzie po prostu wybieramy sobie kolor i malujemy, które chcemy klawisze. Powiedzmy coś takiego, teraz zmienimy na jakiś bardziej kontrastujący. O, powiedzmy, że robimy sobie do jakiejś ulubionej gry zestaw klawiszy. Ok, może być coś takiego. Na razie mamy to stałe. Klikam Apply i mamy własny wzorzec. Jak widzicie, bardzo łatwo się to robi. I w ciemności jest to bardzo dobrze widoczne. Możemy to w każdej chwili sobie skasować. W tej chwili ustawiam inny wzorzec. Klikamy Apply, pojawia się i jest. Tak więc myślę, że całkiem fajnie to się sprawdza w praktyce. Jako, że mamy takie gładziutkie nakładki, dobrze wyprofilowane, przestrzenie między klawiszami są dość duże, to na tej klawiaturze pisze się bardzo dobrze, gra się jeszcze lepiej. Natomiast ja osobiście wolę przełączniki Red. Browny są ok, ale gusta i guściki są różne. Dobrze, czas na podsumowanie. Generalnie z tej klawiatury korzystało mi się dobrze. Co jest w tej klawiaturze pozytywnego? No to na pewno solidne przełączniki, bardzo dobre stabilizatory, dość przyjazny software oraz całkiem ładny diody. Natomiast w tej cenie obudowa mogłaby być wykonana z metalu, tak jak w poprzednio testowanej klawiaturze Cherry MX. Do tego nakładki, które są fajnie wyprofilowane, bardzo wygodnie się z nich korzysta i są pokryte także mięciutkim w dotyku tworzywem. Natomiast niestety muszę to stwierdzić, zbierają dość mocno tłuszcz i odciski palców. Tak więc z jednej strony klawiatura ma sporo dobrych cech, ale jest też kilka rzeczy, które mogłyby być zrobione lepiej. Jak zwykle ostateczną decyzję pozostawiam Wam. Pamiętajcie tylko, że aktualne ceny tej klawiatury można sprawdzić w każdej chwili w linkach w opisie filmu. Być może w którymś ze sklepów jest aktualnie promocja i da się ją kupić na przykład 100 taniej. Jeśli ten film Wam się dobrze oglądało, był ciekawy, chcielibyście jakoś wesprzeć mój kanał, a jeszcze nie subskrybujecie, to najlepszym sposobem będzie kliknięcie tego przycisku subskrybuj. Jeśli to zrobiliście, dziękuję bardzo. Na kanale ponad 2,5 tysiąca filmów, więc jest w czym wybierać. Pozdrawiam także moich stałych widzów. Na dzisiaj to wszystko. Trzymajcie się.